Drodzy Państwo, Janowianinem roku 2008 pragnę ogłosić Panią Danutę Tomzę. Za wielkie zaangażowanie w uratowanie pięknego zabytku, jakim jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas gali podsumowującej działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie poznaliśmy Janowianina Roku oraz Inwestora Roku. Tym pierwszym tytułem uhonorowano Danutę Tomzę za wieloletnią pracę społeczną oraz księdza Ryszarda Marciniaka za zaangażowanie w ratowaniu zabytku. Inwestorem Roku została wybrana parafia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Złotym Potoku. Przyznano także nagrody wójta Janowa, radnej gminy Janów Małgorzacie Wasiach, członkini zespołu folklorystycznego Janowianie Danucie Kuczyńskiej-Pytel, sołtysowi wsi Siedlec Włodzimierzowi Kozikowi, prezesowi klubu sportowego Dragon Janowi, zarazem trenerowi reprezentacji Polski w taekwondo Jackowi Wąchale oraz trenerowi klubu Podkowa Janów Grzegorzowi Dorsowi. Trzeba podkreślać, że my tutaj mamy sport, który jest przez duże S, który nie jest wspomagany żadnymi dziwnymi rzeczami. Jest tylko kupione bardzo ciężką pracą i opieką, i te sukcesy są dlatego, że mamy takich ludzi jak Jacek, jak Grzegorz. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Oh.